Halloween, niebezpieczna zabawa, czy może świętowanie i radość? Pytanie, które rodzi się za każdym razem, kiedy Halloween jest obchodzone. Właściwie dzisiaj możemy powiedzieć, nie tylko w kulturze zachodniej, ale od momentu upadku komunizmu również i w Polsce, i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które to otworzyły się na kulturę Zachodu. Te obyczaje, zwyczaje, które są świętowane na Zachodzie, na tak zwanym Zachodzie, więc nie tylko mówimy o Zachodzie Europy, ale też mówimy o krajach anglosaskich, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, Australia. Są takim szczególnym dla tych krajów świętem, których wielu ludzi nie widzi nic złego w tym i od wielu dziesiątek lat jest to obchodzone. Jak naprawdę jest Halloween, które obchodzone w Polsce jest Wigilię Święta Zmarłych? Niestety jednymi z propagatorów tego święta są nauczyciele, nauczyciele angliści, którzy często z pasją przy pomocy uczniów organizują wystawy, konkursy, wystawy dyni, plakatów, wizerunki wiedźm, różnego rodzaju potwory, kościotrupy, wampiry i wiele innych pokracznych i dziwnych stworów, i przerażających stworów. A dzieci i młodzież są wprowadzane w tajniki tego święta poprzez chociażby prowadzone pogadanki, organizowane konkursy lub bale, w których się dzieci przebierają i odtwarzają rolę tych różnych dziwnych, pokracznych stworzeń. Pojawia się jednak pytanie, czy rzeczywiście to tylko zabawa? Kiedy dzieci biegają od domu do domu, przebrane za czarownice, wampiry, diabły i żądając nagrody w postaci słodyczy. Czy jest to naprawdę nieszkodliwe, tak jak mówią zwolennicy Halloween? Czy jednak jest to niebezpieczne dla nie tylko dzieci, ale dla również dorosłych? I to niebezpieczeństwo ma swoje podłoże i uzasadnienie duchowe. Patrząc na pochodzenie Halloween, należy jednoznacznie podkreślić, iż pochodzi ono z pogańskiego, celtyckiego święta ku czci Boga Samhaina. I co ciekawe, właśnie w tej postaci Samhaina jest kultywowana i czczona śmierć. Warto też dodać, kiedy mówimy o sadze Harry'ego Pottera, gdzie również wielu ludzi zachwyca się tym, a młodzież w milionach egzemplarzy na całym świecie wykupuje kolejne książki z tej serii, że właśnie w tej sadze Halloween zajmuje centralne miejsce. Obchodzone jest ono w tej powieści jako Noc Duchów, co jednoznacznie propaguje spirytyzm. W Biblii, w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 18, w wersetach od 9 do 14, jest jasno stwierdzone, Bóg wyraźnie mówi, że obrzydliwością dla Boga jest każdy, kto uprawia grzechy okultyzmu i jest tutaj również wymieniony spirytyzm. Co więcej, Halloween jest to również święto satanistów. Założyciel, nieżyjący już założyciel kościoła szatana, Szandor LaVey, uważa, iż zaraz po dniu własnych narodzin dwoma najważniejszymi świętami dla satanistów są
noc Walpurgi i Halloween. Pisze on dalej, że pochodzące od druidów w Szkocji święto to połączono z okresem, w którym duchy zmarłych, demony, czarownice i czarownicy byli szczególnie aktywni. Według niego w tą noc duchy, czarownice i demony mają szczególną moc. Czy można się z nim zgodzić? Myślę, że w tym konkretnym wypadku tak. Ponieważ przywoływanie ich, szczególne zainteresowanie, a wreszcie zachwycanie się ze strony ludzi dodaje im sił. Ze świadectw wielu nawróconych na chrześcijaństwo byłych satanistów jawi nam się jeszcze bardziej przerażający obraz tego pseudoświęta. To właśnie w tym czasie składane są na całym świecie, gdzie to święto jest obchodzone. Oczywiście nie w sposób otwarty, ale są to udokumentowane przypadki. Składane są ofiary rytualne z dzieci. Głównie są to noworodki, które kobiety na przykład z grup satanistycznych rodzą w tym celu. Takie przypadki wykryto i odnaleziono m.in. na granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Odnaleziono wiele miejsc kultu, gdzie były szczątki, kości należące do noworodków, gdzie prowadzono wiele dochodzeń w tej sprawie. I są również zeznania byłych satanistów, którzy potwierdzają tego typu sytuacje. Obchodzenie tego święta jest więc również wystąpieniem przeciwko piątemu i pierwszemu przykazaniu dekalogu, co ściąga na biorących w tym udział przekleństwo opisane w 10 przykazaniach. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, mówi Bóg. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. Tak więc oswajanie dzieci z Halloween, z klimatem, jaki niesie Halloween, jest niczym innym jak oswajaniem z satanizmem, czarami, spirytyzmem, śmiercią. Dzieci, które przebierają się za śmierć, duchy, czarownice, gobliny, zombie, sowy, potwory, wampiry, demony, diabła, wchodzą w rolę, której nigdy nie powinni pełnić. Moim zdaniem oznacza to, że w ten sposób dotyka się bardzo niebezpiecznych i groźnych rzeczywistości duchowych, które są wyrażone bardzo głęboko w symbolice satanistyczno-magicznej. Ta personifikacja i identyfikacja ze światem ciemności prowadzi do przywołania demonów, które się za tym kryją i w końcu może otworzyć drzwi do zdemonizowania, które potocznie nazywa się opętaniem. Jako chrześcijanin czuję się zobowiązany, żeby przestrzegać przed tego typu zabawami i jednocześnie przeciwstawiać się wszelkim formom ich promowania. A jako Kościół powinniśmy podjąć walkę o duszę naszych dzieci, uświadamiając zagrożenia, rozmawiając, chroniąc przed braniem udziału w tego typu zdarzeniach.